Jadąc dalej na wschód, trafiamy do malowniczej wsi położonej na Żuławach o nazwie Stegna. Jedynie kilkukilometrowy spacer dzieli centrum wsi od bałtyckich plaż. W XVIII wieku w okolicach Stegny odnaleziono ślady bytności człowieka 4,5 tysiąca lat przed naszą erą. Niestety, wszystko co zostało wykopane, zginęło w czasie II wojny światowej. We wczesnym średniowieczu, podobnie przez Jantar, przebiegał tędy szlak handlowy w kierunku Królewca. Nazwa Stegna po raz pierwszy w źródłach pojawiła się w roku 1465, chociaż osada prawdopodobnie istniała wiek wcześniej. I co więcej, na terenie obecnej Stegny istniały prawdopodobnie dwie osady. Jedną była wioska rybacka, drugą stadnina zajmująca się hodowlą klaczy. Wioska rybacka, położona niedaleko plaży, nosiła nazwę Stegen od stogu siana. Kobelgrubbe, czyli stadnina, znajdowała się mniej więcej w tym miejscu. Obecnie obie miejscowości stanowią jedną całość.
Od tego czasu do 1772 roku, a więc do pierwszego rozbioru Polski, tereny te należały w części północnej stronie Szkarpawy do Gdańska, a po południowej do ekonomii malborskiej, do tak zwanych Wielkich Żuław Malborskich. W latach 1773-1918 Stegna należała do zaboru pruskiego, a w 1919 roku znalazła się na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Pierwszego września 1939 roku, podobnie jak cały obszar Wolnego Miasta Gdańska, została włączona do Rzeszy. Wiosną 1945 roku znalazła się ponownie w Polsce. Stegna do 1945 roku była w zasadzie wioską rybacką, rzadko odwiedzaną przez turystów. W czasach PRL stała się ośrodkiem turystycznym. Powstało tu wiele zakładowych ośrodków wypoczynkowych. Kobelgruppe podczas wojny 13-letniej w 1465 roku odbywały się negocjacje między delegacją polską i krzyżacką, które nie przyniosły efektu. Dopiero rok później podpisano pokój toruński. Jednakże pokój, podpisany dopiero w 1466 roku w Toruniu, przeszedł on do historii jako drugi pokój toruński.